15 czerwca wspominamy świętą Barbarę Cuillian, męczennicę. Barbara urodziła się w 1849 roku w Chinach. Wyszła za mąż za Andrzeja Coey. W ich małżeństwie urodziło się kilkoro dzieci. Dwóch synów przygotowywało się do kapłaństwa w seminarium duchownym, a trzeci, Wincenty, w chwili prześladowania był już żonaty. Gdy wybuchło prześladowanie chrześcijan, Andrzej udał się do seminarium po swoich synów. Zamierzał znaleźć bezpieczne miejsce dla swojej rodziny. Barbara, jej syn i synowa wraz z kilkoma innymi chrześcijanami umieścili najpotrzebniejsze rzeczy na wozach i opuścili wioskę w obawie przed prześladowcami, jednak ci ich dopadli. Barbara była świadkiem męczeńskiej śmierci syna i synowej, którzy nie wyrzekli się wiary do końca. W czasie tego zajścia dołączył do niej mąż i oboje usiłowali uciekać. Mąż uratował się ucieczką, a ona, ponieważ miała zniekształcone stopy, nie mogła uciekać. Po okrutnych torturach zadanych przez prześladowców, Barbara oddała życie za wiarę 15 czerwca 1900 roku w prowincji Hebei w północnej części Chin. Mąż wrócił po jej ciało i godnie je pochował. Została beatyfikowana 17 kwietnia 1955 roku przez papieża Piusa XII, a kanonizowana 1 października 2000 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie święta Barbara otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.